Ziemia. 4,5 miliarda lat ewolucji. Kiedyś przestanie istnieć. Potężne siły krok po kroku będą wyniszczać świat, który znamy. Grono naukowców zabierze nas w podróż w czasie, do przyszłości naszej planety, gdzie apokaliptyczne moce zmiotą wszelkie życie i zniszczą całą Ziemię. Odliczanie już trwa. Czysta nauka. Śmierć Ziemi. Za 7,5 miliarda lat Ziemia zostanie pochłonięta przez ogień i wyparuje. Ale do tego czasu zmieni się nie do poznania, w wyobcowaną, pozbawioną życia planetę. Na długo przed ostatecznym końcem Ziemię może dotknąć nawet 7 potężnych katastrof. Krok po kroku zmienią one dżungle w pustynie. Przemodelują kontynenty. Spowodują zniknięcie oceanów. Inne katastrofy zniszczą atmosferę i unicestwią wszystkie stworzenia i rośliny. Te katastrofy możemy przewidzieć. A co czeka ludzi? My możemy zniknąć jako pierwsi. Oto historia śmierci Ziemi. Pierwsze zagrożenie pochodzi z nieba. Może właśnie w tej chwili 10-kilometrowa bryła skały i metalu pędzi prosto na Ziemię z prędkością niemal 30 km na sekundę. Może uderzy w przyszłym tygodniu, miesiącu lub roku. Ale kiedykolwiek się to stanie, niewiele będziemy mogli zrobić, by to powstrzymać. Ostrzeżenie o uderzeniu asteroidy może przyjść zbyt późno. Ziemia zawsze znajdowała się na linii ognia. To może zdarzyć się jutro, a może za 100 milionów lat. Kwestia nie w tym czy, tylko kiedy to się stanie. Niemal 500 milionów kilometrów od Słońca za orbitą Marsa rozciąga się pas asteroid. Fragmentów planety, która nigdy się nie uformowała. 750 tysięcy brył o niemal kilometrowej średnicy to niewyczerpane źródło kosmicznej amunicji, która od czasu do czasu zostaje wyrzucona w przestrzeń. Astronom NASA, profesor Don Brownlee, jest znawcą asteroid, sprawców zniszczeń, których nie można nie zauważyć. Wystarczy spojrzeć na Księżyc. Na jego powierzchni widać ogromne kratery. Asteroidy uderzają we wszystkie planety. Dzieje się tak od miliardów lat. I nam też się to przydarzy. Już się przydarzyło. 65 milionów lat temu asteroida o średnicy 10 km uderzyła w Ziemię. Miliony ton skał zostały wyrzuconych w powietrze na wysokość tysięcy metrów w ciągu zaledwie ułamka sekundy, przetapiając piasek na szkło. To jedno uderzenie spowodowało wymarcie dinozaurów, zwierząt królujących na Ziemi od 160 milionów lat. Jakie są szanse na to, że podobne uderzenie zdarzy się ponownie? Dzięki analizie liczby uderzeń na Księżycu, Marsie i Merkurym, Brownlee może podać odpowiedź. Uderzenia obiektów o średnicy 10 km, takich jak komety czy asteroidy, z których jedna doprowadziła do wymarcia dinozaurów, zdarzają się średnio raz na 100 milionów lat. W wyniku uderzenia w promieniu wielu kilometrów niszczona jest każda forma życia.
a skorupa ziemska wygina się i pęka, co prowadzi do potężnych trzęsień ziemi. Wiatry o ogromnej sile wzbudzają fale tsunami wdzierające się głęboko w ląd. W ciągu zaledwie kilku dni pył w powietrzu blokuje dostęp światła słonecznego. Planetę spowijają chłód i mrok. Rozpoczyna się zima, która trwać będzie ponad rok. To, co kryje się w pyle, jest znacznie groźniejsze. Nagły wzrost stężenia tlenku azotu niszczy 85% warstwy ozonowej. Gdy pył w końcu opada, szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe bez przeszkód dociera do powierzchni Ziemi, czyniąc wiele szkód miliardom ludzi i zabijając wiele roślin i zwierząt. Do końca pierwszego roku wymrze 70% wszystkich form życia. Większe szanse mają organizmy, które żyją pod ziemią lub trwają w stanie hibernacji. Podobne wydarzenie doprowadziło do zniknięcia dinozaurów. Nam może przytrafić się to samo. Bez względu na to, czy uderzenie nastąpi w przyszłym tygodniu, czy za milion lat, ludzkość i tak ma jedną zasadniczą przewagę nad dinozaurami. Przewagę, która może nas uchronić przed losem, jaki je spotkał. Dzięki nowoczesnej technologii możemy budować schrony, a nawet uchronić Ziemię przed uderzeniem asteroidy, zmieniając jej kurs lub wysadzając ją w powietrze. Jesteśmy w stanie namierzyć zbliżający się do Ziemi obiekt, przewidzieć, kiedy uderzy i być może zmienić jego kurs. Nawet jeśli jesteśmy w stanie ochronić siebie i nasze środowisko przed asteroidą podobną do tej, która wyeliminowała dinozaury, to dobrze wiemy, że w dalszych zakątkach Układu Słonecznego krążą znacznie większe obiekty. Nawet technologia przyszłości może nas nie ochronić przed skutkami uderzenia któregoś z nich. Gdy nie wiemy, kiedy takie uderzenie nastąpi, trudno planować skuteczną obronę, więc martwienie się na zapas jest bezcelowe. Przyszłość ma dla nas coś gorszego. Nawet gdybyśmy mogli przygotować się na kolejną katastrofę, to będzie bez znaczenia. Nie da się powstrzymać grubych na kilka kilometrów pokryw lodowych sunących do biegunów. Nadciąga kolejna epoka lodowa. Skąd to wiemy? Miało to już miejsce w przeszłości. Jedna z pierwszych wskazówek pochodzi z rancha Labrador Pits. Odkrycie mamuta, który lubił zimno, było sporą niespodzianką, bo miało to miejsce w spalonej słońcem Kalifornii. Czy to możliwe, że Kalifornię pokrywał kiedyś lód? Czy w przyszłości może się to zdarzyć ponownie? Naukowcy muszą się dowiedzieć, jak zmieniał się klimat na przestrzeni tysięcy lat. Odpowiedzi dostarczą warstwy osadów z dna oceanu. Geolog morski, profesor Peter de Menocal, szuka śladów lodowej przeszłości. Osady na dużych głębokościach kryją unikatowy zapis zmian klimatycznych, ponieważ gromadzą się one w sposób ciągły i bardzo powoli. Są więc dla nas niczym księga zmian klimatu. W tych drobinach skalnych kryją się informacje o przeszłości regionu, a także jego przyszłości. Leżą tu od 10 tysięcy lat, a dostały się w to miejsce w bardzo ciekawy sposób. Były niesione wewnątrz gór lodowych, które z czasem stopniały, uwalniając kamienie, które opadły na dno. Stąd ich obecność na środku oceanu. Kiedy się wzdłuż wybrzeży dryfowały góry lodowe. Gdy topniały, skały niesione z północy osadzały się na dnie oceanu. 10 tysięcy lat temu większość obszarów Ameryki Północnej była skuta lodem. Co wywołało epokę lodową? Odpowiedź nie kryje się pod stopami geologów, ale nad ich głowami, w przestrzeni kosmicznej.
Ziemia okrąża Słońce po elipsie, która stopniowo zmienia kształt. Nachylenie osi Ziemi względem Słońca też się zmienia. Wskutek takich zmian klimat może przechodzić od ciepłego po arktyczny i odwrotnie. To tak zwane cykle Milankowicza, od nazwiska ich odkrywcy. Obliczył on, że na Ziemi epoka lodowa skończyła się 10 tysięcy lat temu. Ta data pokrywa się z wiekiem oceanicznych osadów. To było coś niesamowitego. Okazało się, że wyliczenia astronomiczne dokładnie pokrywają się z odkryciami geologicznymi. Byliśmy niesamowicie podekscytowani. Ale co z przyszłością? Zjawisko odkryte przez Milankowicza zwane jest cyklem ze względu na jego powtarzalność. De Menocal jest zdania, że Ziemia wejdzie w kolejną epokę lodową w ciągu następnych 30 tysięcy lat. A będzie ona dla ludzi znacznie gorsza niż poprzednia, ponieważ wówczas żyło na Ziemi 5 milionów ludzi. Dziś jest nas 6 miliardów. Czy wszyscy mamy szansę przetrwać? Lądy może pokryć warstwa lodu o grubości 3 km. Miasta takie jak Londyn czy Nowy Jork zostaną pogrzebane przez tysiące metrów lodu. Z powodu zamarzania wody poziom mórz może spaść o 120 metrów. Temperatury poniżej zera zapanują na 100 tysięcy lat. Łańcuch pokarmowy się załamie. Skute lodem rośliny wymarzną. Roślinożercy nie będą mieli co jeść i wyginą. Pożywienie i schronienie będą na wagę złota. Pchani pierwotnym instynktem przetrwania wyniszczymy siebie nawzajem. Dr. Erwin Redlener z Uniwersytetu Columbia jest ekspertem w dziedzinie ludzkich zachowań w obliczu katastrof. Uważa, że wielu z nas nie przetrwa. Największym wyzwaniem dla człowieka będzie to, by nie zabijać się nawzajem w obliczu takiej klęski jak zlodowacenie. Nieprzebrane rzesze ludzi przemieszczających się w poszukiwaniu lepszych warunków do życia to ogromny wzrost konkurencji do zasobów wody, jedzenia i energii. Miliardy ludzi mogą stracić życie, gdy potężne połacie lądu znikną pod lodem. Jednak wielu przetrwa na terenach wokół równika. Tu rolnictwo będzie się rozwijać, ale w stopniu niewystarczającym, by utrzymać miliardy walczących ze sobą ludzi. Na żyznych terenach ludzie przetrwają, ale populacja zostanie poważnie zredukowana. Cywilizacja, jaką znamy, zmieni się na zawsze. A następna epoka lodowa nie będzie ostatnią. Pokrywy lodowe będą raz za razem pojawiać się i cofać, niszcząc po drodze kolejne cywilizacje i życie. Za 250 milionów lat będzie jeszcze gorzej. Większe zagrożenie zepchnie wszelkie formy życia na skraj wymarcia. Morza umrą, a Ziemia zmieni się w pustynię. Za 250 milionów lat, po serii zlodowaceń i być może uderzenia asteroidy, życiu na Ziemi zagrozi kolejne, jeszcze większe niebezpieczeństwo. Powierzchnia planety jest nie do rozpoznania. Wszelkie formy życia są na krawędzi wyginięcia. Ta straszna wizja to skutek działań tej samej siły, która ukształtowała Ziemię. Gdy rozglądamy się wokół, mamy wrażenie stabilności. Góry są niezmienne. Nie widać, by rosły. Poziom mórz może wzrastać, ale gołym okiem tego nie widać.
Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę, co działo się na przestrzeni milionów lat i spojrzymy na to w przyspieszonym tempie, okaże się, że zachodziło wiele trudnych do wyobrażenia procesów, takich jak przesuwanie się kontynentów czy wypiętrzanie i zapadanie się gór. A to wszystko działo się naprawdę. I te zmiany wciąż mają miejsce i będą zachodziły w przyszłości. To, co jest teraz, to zaledwie jedna klatka z bardzo długiego filmu. Geologiczna podróż w przyszłość zaczęła się w chwili, gdy ludzie stworzyli jedną mapę całego świata. Już w XVIII wieku ludzie zaczęli dostrzegać, że brzegi kontynentów wokół Atlantyku jakby się ze sobą zazębiały. Nie sądzę jednak, by zdawali sobie sprawę, iż kontynenty się przemieszczały. Ale w drugiej połowie XX wieku ruch kontynentów nie był już tajemnicą. Tempo nie jest jednorodne. W tej chwili Ameryka odsuwa się od Europy z prędkością 2,5 cm na rok. Mniej więcej z taką prędkością rosną paznokcie. Ten ruch kontynentalny zwany jest tektoniką płyt. Wskazuje on, że powierzchnia Ziemi pokryta jest potężnymi płytami kontynentalnymi, które są w ciągłym ruchu. W miejscach, gdzie się ścierają, wypiętrzają się potężne góry i wybuchają wulkany. Te ruchy kształtują oblicze naszej planety. Dzięki badaniom geologicznym wiadomo, że 250 milionów lat temu wszystkie kontynenty tworzyły jeden olbrzymi superkontynent zwany Pangeą. Był to gorący, nieprzyjazny świat, w którym królowały dinozaury. Czy pod wpływem ruchu płyt tektonicznych kontynenty znów mogą się połączyć w jeden ląd? Dziś z dużą dokładnością wiemy, jak poruszają się płyty, dlatego trudno nie ulec pokusie przyjrzenia się, jak potoczy się ich przemieszczanie. Model Livermora pokazuje, że za 250 milionów lat superkontynent znów powstanie. Afryka wedrze się na Bliski Wschód. Antarktyda i Australia stopią się ze sobą. Potężny ląd otoczy jeden gigantyczny ocean. Setki, a nawet tysiące kilometrów w głąb lądu zabraknie deszczy. Bez nich nie wyrosną żadne rośliny, a Ziemia, pochłaniając ciepło, będzie się coraz bardziej nagrzewać. W końcu zamieni się w pustynię. Jeśli przyjrzeć się przyszłemu superkontynentowi, okaże się, że będzie on przypominać australijski interior. Za 250 milionów lat połowę lądu będzie pokrywać pustynia. Będzie tak sucho i gorąco, że tylko nieliczne rośliny i zwierzęta przetrwają. 80% znanych nam obecnie gatunków wyginie. Te, które przeżyją, będą musiały przystosować się do mniejszych zasobów wody i pożywienia, a także do rosnących temperatur. Nasi przodkowie być może poszukają schronienia na wybrzeżach. Ale nawet tu nie będzie ucieczki przed zagrożeniami nowego świata. Wzdłuż wybrzeży będą miały miejsce częste wybuchy wulkanów, a trzęsienia ziemi staną się codziennością. Siły tektoniczne, które doprowadziły do powstania superkontynentu, wciąż będą działać. W najsłabszych punktach Ziemia będzie się wybrzuszać i pękać. Rezultat tych procesów to potężne trzęsienia ziemi. Lawa wydobywająca się z nowo powstających szczelin utworzy całe łańcuchy wulkanów. Płynna skała zaleje tysiące kilometrów powierzchni, paląc wszystko na swojej drodze. Życie na Ziemi będzie niewyobrażalnie ciężkie, a masowe wymieranie powszechne. Ale to nic w porównaniu z niebezpieczeństwem czyhającym w superoceanie. Za 250 milionów lat na Ziemi będzie tylko jeden superkontynent.
Tak już było w przeszłości. Badając, co działo się wówczas, wiemy, jak niszczycielski wpływ będzie miał ten ląd na życie w oceanie. Śmiertelne stężenie dwutlenku węgla może doprowadzić do wymarcia nawet 96% organizmów morskich. Skąd taka ilość tego gazu? Największe naturalne źródła dwutlenku węgla są nam dobrze znane. A na superkontynencie będzie ich całe mnóstwo. To wulkany. By zrozumieć, jak gaz z wulkanów może doprowadzić do katastrofy w oceanach, dr James Barry bada, co w podobnych okolicznościach działo się z ramienionogami. Oceany pod wpływem dwutlenku węgla pochodzącego ze wzmożonej aktywności wulkanicznej sprzed 100 tysięcy lat stały się znacznie kwaśniejsze i właśnie to doprowadziło wiele organizmów do wymarcia, między innymi ramienionogi. Dr Barry chce sprawdzić, co się dzieje, gdy poziom dwutlenku węgla nagle wzrasta. Pierwszymi stworzeniami, które to odczują, są skorupiaki. Te ramienionogi to prawdziwa ciekawostka. Jako jedne z pierwszych organizmów zwierzęcych wyewoluowały na Ziemi 400 milionów lat temu i stanowiły jedną z najbardziej dominujących form życia, ale liczba ich gatunków spadła z 30 tysięcy do około 300. Są idealnym przykładem wymierania. Ramienionogi przetrwały wszystkie nieszczęścia, z jakimi przyszło im się zmierzyć przez setki milionów lat. Ale wskutek wzmożonej aktywności wulkanów na lądzie 99% ich gatunków wymarło. Badania Barry'ego pokazują, jak do tego doszło. Ramienionogi są niezwykle wrażliwe na działanie dwutlenku węgla. Gaz wydobywający się z wulkanów rozpuszcza się w wodzie i ją zakwasza. Gdy gaz dostanie się do wody morskiej, wchodzi z nią w reakcję i powstaje kwas węglowy, który zaburza równowagę chemiczną w oceanie. Woda stała się bardziej kwaśna i ramienionogi zaczęły wymierać. Za 250 milionów lat pancerzyki wszystkich morskich bezkręgowców rozpuszczą się w kwaśnej wodzie. Wymarcie tych mieszkańców mórz doprowadzi do zapaści łańcucha pokarmowego. Żerujące na nich zwierzęta zaczną głodować, aż w końcu brak pożywienia odczują wszystkie organizmy. W tym samym czasie ujawni się kolejna brutalna konsekwencja powstania superkontynentu. Osiemdziesiąt procent morskich gatunków żyje w pobliżu wybrzeży. Gdy jest tylko jeden kontynent, długość wybrzeży staje się znacznie ograniczona. Konkurencja robi się ogromna, a walka o terytorium brutalna. Wybrzeża superkontynentu będą o 70% krótsze od tych, które dziś istnieją. Przyszły ląd będzie wrogą ziemią. Za 250 milionów lat jałowa pustynia na lądzie i kwaśne wody w oceanie doprowadzą do wymierania na skalę nieporównywalną z wymieraniem dinozaurów. A jednak gatunki roślin i zwierząt, które wykażą się zdolnościami adaptacyjnymi, przetrwają. Stworzeniom takim jak węże i pająki upał nie zagrozi. Niskie krzewy o mięsistych liściach i niektóre gatunki kaktusów też się dostosują. Życie będzie trwać jeszcze przez kolejny miliard lat. Dopiero wtedy rozpocznie się ostateczne wymieranie. Koniec wszelkiego życia na lądzie. Za miliard lat Ziemia stanie się jeszcze gorętsza. Wszystkie gwiazdy, w tym nasze Słońce, rodzą się i umierają. Dziś Słońce jest w średnim wieku, ale za miliard lat będzie znacznie bliżej śmierci. Gdy wewnętrzne paliwo będzie na wyczerpaniu, w wyniku procesów zachodzących w środku, Słońce zacznie się rozszerzać i zbliży do Ziemi.
Średnia temperatura osiągnie 30 stopni i będzie dalej rosnąć. Dla ludzi wzrost o kolejne 10 stopni oznacza dotarcie do granic fizycznej wytrzymałości. W takich warunkach krew gęstnieje i narządy stają się niewydolne. W ciągu następnego miliarda lat człowiek dotrze do granicy, za którą nie ma dla niego życia. Wtedy znikniemy na zawsze. Ale inne gatunki jeszcze przetrwają. W Kalifornijskiej Akademii Nauk profesor Lynn Rothschild bada historię poprzednich wymierań w poszukiwaniu stworzeń, które mogą przetrwać w temperaturach dwa razy wyższych niż obecnie. Ten amonit należał do grupy bezkręgowców mających ogromne zdolności przetrwania. Były niezwykle sprawnymi drapieżnikami. Wymarły pod koniec kredy. To nie ich wina. Radziły sobie doskonale, ale jednak wymarły. Wraz z powiększaniem się Słońca temperatura rośnie. Przetrwanie coraz bardziej zależy od szczęścia i zdolności adaptacyjnych. Bez tego nie uda się przeżyć. Tylko najlepiej przystosowani dadzą sobie radę, ale warunki są coraz trudniejsze i życie na lądzie zmierza do nieuchronnego końca. Na pierwszy ogień idą rośliny. Specjalista od atmosfery, profesor James Casting, należy do nielicznego grona tych, którzy wiedzą, co czeka rośliny za miliard lat. Odkrył, że gwałtowny spadek stężenia dwutlenku węgla uśmierci większość z nich. Zawartość dwutlenku węgla spadnie o połowę. A wraz z nim zniknie 95% roślin. Wskutek zachodzących procesów geologicznych, wchłaniany z powietrza dwutlenek węgla magazynowany jest w osadach na dnie oceanów. Podobnie jak w innych procesach chemicznych, wzrost temperatury będzie tę reakcję przyspieszał, aż do stanu, gdy w wyniku panującego gorąca za miliard lat cały dwutlenek węgla zniknie z atmosfery. Bez niego rośliny skazane są na wymarcie. Ostatnie połacie zieleni zmienią się w brązową, jałową ziemię. Ląd w całości pokryje pustynia. Ciężko wyobrazić sobie przyszłość bez roślin. Najlepiej wybrać się na pustynię. Jest to na swój sposób niezwykle urzekający krajobraz, ale zupełnie jałowy i nieprzyjazny. Bez roślin rozpada się cały łańcuch pokarmowy. Roślinożercy zaczynają głodować, a za nimi żerujące na nich drapieżniki. Nawet najlepiej przystosowanym szczęście przestało dopisywać. Na całej planecie pozostało już tylko jedno miejsce, gdzie jest jeszcze życie. To ocean. Ale umierające słońce puchnie coraz bardziej. Temperatury rosną i wody oceanów zaczynają parować. Im bardziej spada poziom wód, tym bardziej wzrasta ich zasolenie. By dowiedzieć się, jaki będzie ocean przyszłości, profesor Rothschild udała się na obrzeża San Francisco, do stawów, w których odparowuje się wodę morską w celu uzyskania soli. Podobne procesy będą w przyszłości zachodziły na Ziemi. Im większe jest zasolenie wód, tym więcej organizmów umiera. Wymierają więc ryby, wodorosty czy manty. To koniec takiego życia w oceanach, jakie znamy. Wieloryby, delfiny, meduzy, rafy koralowe. Niemal wszystkie organizmy, nie mogąc przetrwać w zasolonej wodzie, będą skazane na zagładę. W końcu pozostaną tylko muchówki, parę gatunków robaków i mikrobów, które radzą sobie w słonej wodzie. A gdy zasolenie będzie dziesięciokrotnie wyższe niż dziś, pozostaną już tylko halofile. To dzięki halofilom, maleńkim organizmom żyjącym w bardzo słonym środowisku, woda ma tak czerwony kolor. Nie jest on przypadkowy. W lecie większość z nas nabiera opalenizny.
Dziś mam bardziej brązowy odcień skóry niż zimą. Te organizmy też muszą się bronić przed silnym słońcem i promieniowaniem UV. W tym celu wytwarzają czerwony pigment, zwany karotenoidem. To ten sam związek, który występuje w pomidorach czy marchewkach. Ten pigment działa jak tarcza ochronna przed słońcem. W oślepiającym słońcu i wciąż rosnącej temperaturze trwać mogą tylko organizmy znoszące skrajne warunki, zwane ekstremofilami. Za 1 200 000 000 lat innych form życia już nie będzie. Ziemia zmieni się we wrogą planetę, na której znów będą żyć tylko mikroby, podobnie jak było to we wczesnym stadium ewolucji Ziemi. Ekstremofile jeszcze kurczowo trzymają się życia w tym, co pozostało z oceanów. Ale na ostateczny cios nie trzeba będzie długo czekać. Za 1 200 000 000 lat roślin i zwierząt już nie będzie. Tylko maleńkie ekstremofile trwają jeszcze w coraz bardziej słonych, kurczących się zasobach wód. Ale czas oceanów też się skończył. Rozszerzające się słońce podnosi średnią temperaturę do 38 stopni. To niemal dwa razy więcej niż obecnie. Profesor James Casting sprawdza, jaki to wywrze skutek na oceany przyszłości. Szacujemy, że Ziemia zacznie tracić oceany, gdy moc słonecznego światła wzrośnie o 10%. Jego badania potwierdzają dane zebrane przez astronautów w 1972 roku. Z Ziemi ucieka wodór. Cząsteczka wody zbudowana jest z atomu tlenu i dwóch atomów wodoru. Ucieczka wodoru w przestrzeń kosmiczną to zmniejszanie się oceanów. Tak powolne, że dziś nie ma to znaczenia, ale za 1 200 000 000 lat, gdy temperatura osiągnie 38 stopni, proces ten będzie następował z ogromną szybkością. Szybsze parowanie nasyca powietrze wodą. Gdy ta woda dociera do górnych warstw atmosfery, promieniowanie ultrafioletowe rozbija ją na dwa składniki – tlen i wodór. Wodór jest tak lekki, że bezpowrotnie ulatuje w przestrzeń. Stopniowe parowanie oceanów będzie mieć jeszcze inny budzący grozę efekt. Niebo zacznie odcinać słoneczne światło. Z kosmosu powierzchnia Ziemi stanie się niewidoczna. Dziś Ziemię można obserwować nawet z Księżyca, ale za 1 000 000 lat, gdy oceany będą parować, Ziemia będzie wyglądała z góry zupełnie inaczej. Im większa będzie utrata wodoru, tym większa koncentracja tlenu, a ciągłe parowanie będzie tylko zagęszczać atmosferę, której wilgotność dojdzie do 100%. Chmury burzowe będą unosić się wyżej. Na wysokości niemal 100 km w gorącym i wilgotnym powietrzu będą rodzić się superburze. Tak potężne i gwałtowne, jakich na Ziemi jeszcze nie było. Ogromne ilości wody unoszące się z powierzchni spowodują tworzenie się lodu w górnej warstwie atmosfery. Nastąpią silne burze gradowe, ale z powodu bardzo wysokiej temperatury żadna kulka lodu nie spadnie na Ziemię. Atmosfera będzie bardzo gęsta. Być może nie da się dostrzec powierzchni naszej planety. Gdyby można było widzieć w nadfiolecie, zobaczyłoby się duże ilości wodoru uciekające w przestrzeń. Dla obserwatora z zewnątrz byłoby jasne, że na Ziemi dzieje się coś niedobrego. To cykl śmierci. Im jest cieplej, tym szybciej parują oceany i formują się coraz groźniejsze burze. To właśnie naukowcy określają mianem efektu cieplarnianego. Casting odkrył, że cały proces parowania oceanów może zająć nie więcej niż 200 000 000 lat. Bez wody życie nie może istnieć. By dowiedzieć się, kiedy zabraknie wody, trzeba było się przyjrzeć planecie podobnej do Ziemi, która już wcześniej utraciła ten cenny dla nas składnik.
Zainteresowałem się przyszłością Ziemi, badając nie Ziemię, a Wenus. Pod względem budowy Wenus to niemal bliźniacza siostra Ziemi, a miliardy lat temu być może przypominała ją jeszcze bardziej. Badając Wenus, naukowiec mógł oszacować, kiedy Ziemia zacznie tracić oceany. Odpowiedź okazała się szokująca. Wcześniej wielu badaczy sądziło, że oceany przetrwają jeszcze 3-4 miliardy lat. Z naszych wyliczeń wynika, że ich parowanie zacznie się znacznie szybciej. Oceanów może już nie być za 1,2 miliarda lat. Gdy zabraknie wody, oceany wypełnią tylko takie jak ta solne skorupy. Czy to koniec życia? To niezwykłe, ale okazuje się, że podstawowe formy życia mogą przetrwać nawet bez wody. Ale jak długo? Choć wiedzieliśmy, że niektóre organizmy żyją w bardzo zasolonych środowiskach, zdajemy sobie sprawę, że mogą zostać uwięzione w skamieniałej soli. Nie wiedzieliśmy jednak, że wówczas przechodzą one w stan zawieszenia, podczas którego oddychają, jedzą, wydalają i robią wszystko, co zazwyczaj, tyle że bardzo, bardzo wolno. To było dla nas prawdziwe odkrycie. Za 1,2 miliarda lat oceanów już nie będzie. W skamieniałej soli trwać będą tylko ekstremofile, ale do czasu. Te organizmy są w stanie przetrwać w skamieniałej soli i bez wody całkiem długo, choć nie wiecznie. Ich odporność po prostu kupi im trochę czasu. Może kilka milionów lat. W międzyczasie przed Słońcem chronić je będzie czerwony pigment. To im Ziemia będzie zawdzięczać nowe oblicze widoczne z kosmosu. O Ziemi przeważnie myślimy jako o pięknej, błękitnej planecie, błękitnej plamce na czarnym niebie. Ale przez niemal pół przyszłego życia będzie ona Ziemią Barbie, pokryta różową solą. Oto Ziemia za 1,4 miliarda lat. Ekstremofile toczą desperacką walkę o przetrwanie, ale będą bezsilne wobec nieustannie rosnącej, zabójczej temperatury. Za 1,6 miliarda lat wyniesie ona niemal 107 stopni. To więcej niż punkt wrzenia wody. Ekstremofile, ostatnie żyjące organizmy, muszą się poddać. Czas różowej Ziemi się skończy. Zmieni się ona w brązową, nijaką planetę. Jeśli nie znajdziemy przystani na innej planecie, będzie to koniec życia w naszej części Wszechświata. Przez następnych 6 miliardów lat martwa Ziemia będzie krążyć wokół umierającego Słońca. Opisanie ostatnich chwil istnienia naszej planety to zadanie dla astronoma. Pokaże nam to dr Robert Smith z Uniwersytetu Sussex. Jego proces odkrywczy wcale nie przebiegał gładko. Unicestwianie Ziemi zaczyna się wraz z powiększającym się Słońcem. Powiększanie się Słońca będzie miało poważny wpływ na los Ziemi, ponieważ według naszych przypuszczeń zwiększy się ono przynajmniej 200-krotnie. Wszystkie gwiazdy przechodzą cykl życia i śmierci. Wiadomo o tym dlatego, że można zaobserwować gwiazdy reprezentujące każdy etap, przez który przechodzi nasze Słońce. Za 7 miliardów lat znajdzie się ono na granicy śmierci. Będzie wówczas 1000 razy jaśniejsze, 200 razy większe niż obecnie. I wciąż będzie rosnąć. Żar dosłownie rozpuści powierzchnię Ziemi, niszcząc resztki tego, co ją wyróżniało.
W rosnącym słońcu zaczną się topić góry i zamiast wysokich szczytów i głębokich oceanów pojawi się gładki, pozbawiony wszelkich cech glob o bardzo gorącej powierzchni. Skorupa Ziemi będzie się topić już w temperaturze 1370 stopni. Powierzchnię pokryje płynny metal. Nasza planeta stanie się nie do rozpoznania. To będzie zupełnie obcy świat, a jego koniec jest bliski. Jednak z obliczeń doktora Smitha wynikało, że być może dla Ziemi jest cień szansy. Ziemia za 7,5 miliarda lat. Góry i oceany już nie istnieją. Temperatura sięga 1370 stopni. Od 6 miliardów lat nie ma już na niej życia. Niedługo zniknie sama Ziemia. W jądrze dogorywającego Słońca Hel osiąga swój punkt krytyczny. Jest tak gęsty, a atomy tak stłoczone, że jądro staje się bardzo niestabilne. Słońce przyjmuje swą ostateczną formę. Staje się czerwonym olbrzymem. 256 razy większym niż dziś. Wypełnia sobą niebo. Najpierw zobaczylibyśmy, jak Słońce rośnie. Będzie coraz bardziej czerwone i coraz jaśniejsze. Ma ono dla nas mniej więcej wielkość Księżyca. Tak jest dziś. Ale wówczas będzie rosnąć i dominować na niebie, aż w końcu stanie się czerwonym olbrzymem i wypełni połowę nieba. Wraz ze spalaniem resztek paliwa Słońce nieustannie się powiększa. Ma teraz ponad 320 milionów kilometrów średnicy i pochłania wszystko na swojej drodze. Czy pochłonie też Ziemię? Pierwsze wyliczenia doktora Smitha wskazywały, że wraz ze wzrostem Słońca spadnie jego siła przyciągania. Ziemia już nie będzie planetą na uwięzi i podryfuje w przestrzeń, oddalając się od śmiertelnego zagrożenia. Czy ma szansę przetrwać? Fajnie było czuć, że uratowaliśmy Ziemię. Nawet napisano o tym w kilku gazetach. Jednak jeden z kolegów Smitha dokonał kolejnych obliczeń na temat czerwonego olbrzyma. Wyniki były diametralnie inne. Gdy jeszcze raz przyjrzeliśmy się wynikom, zdaliśmy sobie sprawę, że pominęliśmy pewien efekt, którego pominąć nie wolno. I jest on związany z pływami. Naukowcy nie wzięli pod uwagę efektów pływowych i związanych z nimi oddziaływań Ziemi na Słońce. Grawitacja Ziemi wytworzy przypominające fale wybrzuszenie na powierzchni Słońca. Na podobnej zasadzie siła przyciągania Księżyca wywołuje przypływy na Ziemi. Z kolei to wybrzuszenie okaże się pułapką. Zacznie Ziemię przyciągać w stronę Słońca. Wykorzystując nowe dane, Smith zweryfikował poprzednie obliczenia. Nie wiedzieliśmy, jak nowe dane wpłyną na całokształt, ale mieliśmy nadzieję, że mimo efektu pływowego Ziemi uda się uciec. Niestety rzeczywistość okazała się inna. Efekt pływowy przywiąże Ziemię do Słońca. Gdy w kolejnych badaniach uwzględniliśmy efekt pływowy, okazało się, że Ziemi nie uda się jednak przetrwać. Dlatego nasz raport zatytułowaliśmy Koniec świata. Na powierzchni Ziemi panuje temperatura 1370 stopni. To wystarczy, by stopić metal. Zewnętrzne krawędzie Słońca już niemal dotykają planety. Żeby sobie wyobrazić, jak będą wyglądały ostatnie chwile Ziemi, najlepiej porównać ją do asteroidy wpadającej w naszą atmosferę. Spali się całkowicie, wyparuje, zniknie.
nie zostanie po niej żaden ślad, jakby nigdy nie istniała. 12 miliardów lat istnienia Ziemi dobiega końca. Nasza planeta, unicestwiona przez płomienie, zostaje zredukowana do atomów. Z prochu w proch. Ale nie ma w tym nic złego, ponieważ te atomy, z których zbudowani jesteśmy my, nasze psy i samochody, dostaną się w przestrzeń i staną się budulcem nowych gwiazd, nowych planet, a może nawet nowych ludzi. To przewrotność losu. Gwiazda, która dała życie, któregoś dnia je odbierze. Przyszłość niesie wiele zmian. Poznając przeszłość i teraźniejszość Ziemi, nauka dowiaduje się, jak może wyglądać przyszłość naszej planety. Śmierć Ziemi jest nieunikniona. Jest zapisana zarówno w jej geologicznej przeszłości, jak i w świecących na niebie gwiazdach. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Smack Jam Studio. Tekst Justyna Naglik. Czytał Robert Samot. Ków wyginie. Te, które przeżyją, będą musiały przystosować się do mniejszych zasobów wody i pożywienia, a także do rosnących temperatur. Nasi przodkowie być może poszukają schronienia na wybrzeżach. Ale nawet tu nie będzie ucieczki przed zagrożeniami nowego świata. Wzdłuż wybrzeży będą miały miejsce częste wybuchy wulkanów, a trzęsienia ziemi staną się codziennością. Siły tektoniczne, które doprowadziły do powstania superkontynentu, wciąż będą działać. W najsłabszych punktach Ziemia będzie się wybrzuszać i pękać. Rezultat tych procesów to potężne trzęsienia ziemi. Lawa wydobywająca się z nowo powstających szczelin utworzy całe łańcuchy wulkanów. Płynna skała zaleje tysiące kilometrów powierzchni, paląc wszystko na swojej drodze. Życie na Ziemi będzie niewyobrażalnie ciężkie, a masowe wymieranie powszechne. Ale to nic w porównaniu z niebezpieczeństwem czyhającym w superoceanie. Za 250 milionów lat na Ziemi będzie tylko jeden superkontynent. Tak już było w przeszłości. Badając, co działo się wówczas, wiemy, jak niszczycielski wpływ będzie miał ten ląd na życie w oceanie. Śmiertelne stężenie dwutlenku węgla może doprowadzić do wymarcia nawet 96% organizmów morskich. Skąd taka ilość tego gazu? Największe naturalne źródła dwutlenku węgla są nam dobrze znane. A na superkontynencie będzie ich całe mnóstwo. To wulkany. By zrozumieć, jak gaz z wulkanów może doprowadzić do katastrofy w oceanach, dr James Barry bada, co w podobnych okolicznościach działo się z ramienionogami. Oceany pod wpływem dwutlenku węgla pochodzącego ze wzmożonej aktywności wulkanicznej sprzed 100 tysięcy lat stały się znacznie kwaśniejsze i właśnie to doprowadziło wiele organizmów do wymarcia, między innymi ramienionogi. Dr Barry chce sprawdzić, co się dzieje, gdy poziom dwutlenku węgla nagle wzrasta. Pierwszymi stworzeniami, które to odczują, są skorupiaki. Te ramienionogi to prawdziwa ciekawostka. Stopni to niemal dwa razy więcej niż obecnie. Profesor James Casting sprawdza, jaki to wywrze skutek na oceany przyszłości.
Szacujemy, że Ziemia zacznie tracić oceany, gdy moc słonecznego światła wzrośnie o 10%. Jego badania potwierdzają dane zebrane przez astronautów w 1972 roku. Z Ziemi ucieka wodór. Cząsteczka wody zbudowana jest z atomu tlenu i dwóch atomów wodoru. Ucieczka wodoru w przestrzeń kosmiczną to zmniejszanie się oceanów. Tak powolne, że dziś nie ma to znaczenia, ale za 1 200 000 000 lat, gdy temperatura osiągnie 38 stopni, proces ten będzie następował z ogromną szybkością. Szybsze parowanie nasyca powietrze wodą. Gdy ta woda dociera do górnych warstw atmosfery, promieniowanie ultrafioletowe rozbija ją na dwa składniki – tlen i wodór. Wodór jest tak lekki, że bezpowrotnie ulatuje w przestrzeń. Stopniowe parowanie oceanów będzie mieć jeszcze inny budzący grozę efekt. Niebo zacznie odcinać słoneczne światło. Z kosmosu powierzchnia Ziemi stanie się niewidoczna. Dziś Ziemię można obserwować nawet z Księżyca, ale za 1 000 000 lat, gdy oceany będą parować, Ziemia będzie wyglądała z góry zupełnie inaczej. Im większa będzie utrata wodoru, tym większa koncentracja tlenu, a ciągłe parowanie będzie tylko zagęszczać atmosferę, której wilgotność dojdzie do 100%. Chmury burzowe będą unosić się wyżej. Na wysokości niemal 100 km w gorącym i wilgotnym powietrzu będą rodzić się superburze. Tak potężne i gwałtowne, jakich na Ziemi jeszcze nie było. Ogromne ilości wody unoszące się z powierzchni spowodują tworzenie się lodu w górnej warstwie atmosfery. Nastąpią silne burze gradowe, ale z powodu bardzo wysokiej temperatury żadna kulka lodu nie spadnie na Ziemię. Atmosfera będzie bardzo gęsta. Być może nie da się dostrzec powierzchni naszej planety. Gdyby można było widzieć w nadfiolecie, zobaczyłoby się duże ilości wodoru uciekające w przestrzeń. Dla obserwatora z zewnątrz byłoby jasne, że na Ziemi dzieje się coś niedobrego. To cykl śmierci. Im jest cieplej, tym szybciej parują oceany i formują się coraz groźniejsze burze. To właśnie naukowcy określają mianem efektu cieplarnianego. Karotenoidem. To ten sam związek, który występuje w pomidorach czy marchewkach. Ten pigment działa jak tarcza ochronna przed słońcem. W oślepiającym słońcu i wciąż rosnącej temperaturze trwać mogą tylko organizmy znoszące skrajne warunki, zwane ekstremofilami. Za 1 200 000 000 lat innych form życia już nie będzie. Ziemia zmieni się we wrogą planetę, na której znów będą żyć tylko mikroby, podobnie jak było to we wczesnym stadium ewolucji Ziemi. Ekstremofile jeszcze kurczowo trzymają się życia w tym, co pozostało z oceanów. Ale na ostateczny cios nie trzeba będzie długo czekać. Za 1 200 000 000 lat roślin i zwierząt już nie będzie. Tylko maleńkie ekstremofile trwają jeszcze w coraz bardziej słonych, kurczących się zasobach wód. Ale czas oceanów też się skończył. Rozszerzające się słońce podnosi średnią temperaturę do 38 stopni. To niemal 2 razy więcej niż obecnie. Profesor James Casting sprawdza, jaki to wywrze skutek na oceany przyszłości. Szacujemy, że Ziemia zacznie tracić oceany, gdy moc słonecznego światła wzrośnie o 10%. Jego badania potwierdzają dane zebrane przez astronautów w 1972 roku. Z Ziemi ucieka wodór. Cząsteczka wody zbudowana jest z atomu tlenu i dwóch atomów wodoru. Ucieczka wodoru w przestrzeń kosmiczną to zmniejszanie się oceanów. Tak powolne, że dziś nie ma to znaczenia, ale za 1 200 000 000 lat, gdy temperatura osiągnie 38 stopni, proces ten będzie następował z ogromną szybkością.
szybsze parowanie nasyca powietrze wodą. Gdy ta woda dociera do górnych warstw atmosfery, promieniowanie ultrafioletowe rozbija ją na dwa składniki – tlen i wodór. Wodór jest tak lekki, że bezpowrotnie ulatuje w przestrzeń. Stopniowe parowanie oceanów będzie mieć jeszcze inny budzący grozę efekt. Niebo zacznie odcinać słoneczne światło. Z kosmosu powierzchnia Ziemi stanie się niewidoczna. Dziś Ziemię można obserwować nawet z Księżyca, ale za miliard lat, gdy oceany będą parować, Ziemia będzie wyglądała z góry zupełnie inaczej. Im większa, organizmy też muszą się bronić przed silnym słońcem i promieniowaniem UV. W tym celu wytwarzają czerwony pigment, zwany karotenoidem. To ten sam związek, który występuje w pomidorach czy marchewkach. Ten pigment działa jak tarcza ochronna przed słońcem. W oślepiającym słońcu i wciąż rosnącej temperaturze trwać mogą tylko organizmy znoszące skrajne warunki, zwane ekstremofilami. Za 1,2 miliarda lat innych form życia już nie będzie. Ziemia zmieni się we wrogą planetę, na której znów będą żyć tylko mikroby, podobnie jak było to we wczesnym stadium ewolucji Ziemi. Ekstremofile jeszcze kurczowo trzymają się życia w tym, co pozostało z oceanów. Ale na ostateczny cios nie trzeba będzie długo czekać. Za 1,2 miliarda lat roślin i zwierząt już nie będzie. Tylko maleńkie ekstremofile trwają jeszcze w coraz bardziej słonych, kurczących się zasobach wód. Ale czas oceanów też się skończył. Rozszerzające się słońce podnosi średnią temperaturę do 38 stopni. To niemal dwa razy więcej niż obecnie. Profesor James Casting sprawdza, jaki to wywrze skutek na oceany przyszłości. Szacujemy, że Ziemia zacznie tracić oceany, gdy moc słonecznego światła wzrośnie o 10%. Jego badania potwierdzają dane zebrane przez astronautów w 1972 roku. Z Ziemi ucieka wodór. Cząsteczka wody zbudowana jest z atomu tlenu i dwóch atomów wodoru. Ucieczka wodoru w przestrzeń kosmiczną to zmniejszanie się oceanów. Tak powolne, że dziś nie ma to znaczenia, ale za 1,2 miliarda lat, gdy temperatura osiągnie 38 stopni, proces ten będzie następował z ogromną szybkością. Szybsze parowanie nasyca powietrze wodą. Gdy ta woda dociera do górnych warstw atmosfery, promieniowanie ultrafioletowe rozbija ją na dwa składniki – tlen i wodór. Wodór jest tak lekki, że bezpowrotnie ulatuje w przestrzeń. Stopniowe parowanie oceanów będzie mieć jeszcze inny budzący grozę efekt. Niebo zacznie odcinać słoneczne światło. Z kosmosu powierzchnia Ziemi stanie się niewidoczna. Dziś Ziemię można obserwować nawet z Księżyca, ale gdy jeszcze raz przyjrzeliśmy się wynikom, zdaliśmy sobie sprawę, że pominęliśmy pewien efekt, którego pominąć nie wolno. I jest on związany z pływami. Naukowcy nie wzięli pod uwagę efektów pływowych i związanych z nimi oddziaływań Ziemi na Słońce. Grawitacja Ziemi wytworzy przypominające fale wybrzuszenie na powierzchni Słońca. Na podobnej zasadzie siła przyciągania Księżyca wywołuje przypływy na Ziemi. Z kolei to wybrzuszenie okaże się pułapką. Zacznie Ziemię przyciągać w stronę Słońca. Wykorzystując nowe dane, Smith zweryfikował poprzednie obliczenia. Nie wiedzieliśmy, jak nowe dane wpłyną na całokształt, ale mieliśmy nadzieję, że mimo efektu pływowego Ziemi uda się uciec. Niestety rzeczywistość okazała się inna. Efekt pływowy przywiąże Ziemię do Słońca.
Gdy w kolejnych badaniach uwzględniliśmy efekt pływowy, okazało się, że Ziemi nie uda się jednak przetrwać. Dlatego nasz raport zatytułowaliśmy Koniec świata. Na powierzchni Ziemi panuje temperatura 1370 stopni. To wystarczy, by stopić metal. Zewnętrzne krawędzie Słońca już niemal dotykają planety. Żeby sobie wyobrazić, jak będą wyglądały ostatnie chwile Ziemi, najlepiej porównać ją do asteroidy wpadającej w naszą atmosferę. Spali się całkowicie, wyparuje, zniknie. Nie zostanie po niej żaden ślad, jakby nigdy nie istniała. 12 miliardów lat istnienia Ziemi dobiega końca. Nasza planeta, unicestwiona przez płomienie, zostaje zredukowana do atomów. Z prochu w proch. Ale nie ma w tym nic złego, ponieważ te atomy, z których zbudowani jesteśmy my, nasze psy i samochody, dostaną się w przestrzeń i staną się budulcem nowych gwiazd, nowych planet, a może nawet nowych ludzi. To przewrotność losu. Gwiazda, która dała życie, któregoś dnia je odbierze. Przyszłość niesie wiele zmian. Poznając przeszłość i teraźniejszość Ziemi, nauka do... O Ziemi przeważnie myślimy jako o pięknej, błękitnej planecie, błękitnej plamce na czarnym niebie. Ale przez niemal pół przyszłego życia będzie ona Ziemią Barbie, pokryta różową solą. Oto Ziemia za 1 400 000 000 lat. Ekstremofile toczą desperacką walkę o przetrwanie, ale będą bezsilne wobec nieustannie rosnącej, zabójczej temperatury. Za 1 600 000 000 lat wyniesie ona niemal 107 stopni. To więcej niż punkt wrzenia wody. Ekstremofile, ostatnie żyjące organizmy, muszą się poddać. Czas różowej Ziemi się skończy. Zmieni się ona w brązową, nijaką planetę. Jeśli nie znajdziemy przystani na innej planecie, będzie to koniec życia w naszej części Wszechświata. Przez następnych 6 miliardów lat martwa Ziemia będzie krążyć wokół umierającego Słońca. Opisanie ostatnich chwil istnienia naszej planety to zadanie dla astronoma. Pokaże nam to dr Robert Smith z Uniwersytetu Sussex. Jego proces odkrywczy wcale nie przebiegał gładko. Unicestwianie Ziemi zaczyna się wraz z powiększającym się Słońcem. Powiększanie się Słońca będzie miało poważny wpływ na los Ziemi, ponieważ według naszych przypuszczeń zwiększy się ono przynajmniej 200-krotnie. Wszystkie gwiazdy przechodzą cykl życia i śmierci. Wiadomo o tym dlatego, że można zaobserwować gwiazdy reprezentujące każdy etap, przez który przechodzi nasze Słońce. Za 7 miliardów lat znajdzie się ono na granicy śmierci. Będzie wówczas 1000 razy jaśniejsze, 200 razy większe niż obecnie. I wciąż będzie rosnąć. Żar dosłownie rozpuści powierzchnię Ziemi, niszcząc resztki tego, co ją wyróżniało. W rosnącym Słońcu zaczną się topić góry i zamiast wysokich szczytów i głębokich oceanów pojawi się gładki, pozbawiony wszelkich cech glob o bardzo gorącej powierzchni. I się skończy. Zmieni się ona w brązową, nijaką planetę.
Jeśli nie znajdziemy przystani na innej planecie, będzie to koniec życia w naszej części Wszechświata. Przez następnych 6 miliardów lat martwa Ziemia będzie krążyć wokół umierającego Słońca. Opisanie ostatnich chwil istnienia naszej planety to zadanie dla astronoma. Pokaże nam to dr Robert Smith z Uniwersytetu Sussex. Jego proces odkrywczy wcale nie przebiegał gładko. Unicestwianie Ziemi zaczyna się wraz z powiększającym się Słońcem. Powiększanie się Słońca będzie miało poważny wpływ na los Ziemi, ponieważ według naszych przypuszczeń zwiększy się ono przynajmniej 200-krotnie. Wszystkie gwiazdy przechodzą cykl życia i śmierci. Wiadomo o tym dlatego, że można zaobserwować gwiazdy reprezentujące każdy etap, przez który przechodzi nasze Słońce. Za 7 miliardów lat znajdzie się ono na granicy śmierci. Będzie wówczas 1000 razy jaśniejsze, 200 razy większe niż obecnie. I wciąż będzie rosnąć. Żar dosłownie rozpuści powierzchnię Ziemi, niszcząc resztki tego, co ją wyróżniało. W rosnącym Słońcu zaczną się topić góry i zamiast wysokich szczytów i głębokich oceanów pojawi się gładki, pozbawiony wszelkich cech glob o bardzo gorącej powierzchni. Skorupa Ziemi będzie się topić już w temperaturze 1370 stopni. Powierzchnię pokryje płynny metal. Nasza planeta stanie się nie do rozpoznania. To będzie zupełnie obcy świat, a jego koniec jest bliski. Jednak z obliczeń doktora Smitha wynikało, że być może dla Ziemi jest cień szansy. Ziemia za 7,5 miliarda lat. Góry i oceany już nie istnieją. Temperatura sięga 1370 stopni. Od 6 miliardów lat nie ma już na niej życia. Niedługo zniknie sama Ziemia. W jądrze dogorywającego Słońca Hel osiąga swój punkt krytyczny. De Menocal jest zdania, że Ziemia wejdzie w kolejną epokę lodową w ciągu następnych 30 tysięcy lat. A będzie ona dla ludzi znacznie gorsza niż poprzednia, ponieważ wówczas żyło na Ziemi 5 milionów ludzi. Dziś jest nas 6 miliardów. Czy wszyscy mamy szansę przetrwać? Lądy może pokryć warstwa lodu o grubości 3 kilometrów. Miasta takie jak Londyn czy Nowy Jork zostaną pogrzebane przez tysiące metrów lodu. Z powodu zamarzania wody poziom mórz może spaść o 120 metrów. Temperatury poniżej zera zapanują na 100 tysięcy lat. Łańcuch pokarmowy się załamie. Skute lodem rośliny wymarzną. Roślinożercy nie będą mieli co jeść i wyginą. Pożywienie i schronienie będą na wagę złota. Pchani pierwotnym instynktem przetrwania wyniszczymy siebie nawzajem. Dr Erwin Redlener z Uniwersytetu Columbia jest ekspertem w dziedzinie ludzkich zachowań w obliczu katastrof. Uważa, że wielu z nas nie przetrwa. Największym wyzwaniem dla człowieka będzie to, by nie zabijać się nawzajem w obliczu takiej klęski jak zlodowacenie. Nieprzebrane rzesze ludzi przemieszczających się w poszukiwaniu lepszych warunków do życia to ogromny wzrost konkurencji do zasobów wody, jedzenia i energii. Miliardy ludzi mogą stracić życie, gdy potężne płacie lądu znikną pod lodem.
Jednak wielu przetrwa na terenach wokół równika. Tu rolnictwo będzie się rozwijać, ale w stopniu niewystarczającym, by utrzymać miliardy walczących ze sobą ludzi. Na żyznych terenach ludzie przetrwają, ale populacja zostanie poważnie zredukowana. Cywilizacja, jaką znamy, zmieni się na zawsze. A następna epoka lodowa nie będzie ostatnią. Pokrywy lodowe będą raz za razem pojawiać się i cofać, niszcząc po drodze kolejne cywilizacje i życie. Za 250 milionów lat będzie jeszcze gorzej. Większe zagrożenie zepchnie wszelkie formy życia na skraj wymarcia. Morza umrą, a Ziemia zmieni się w pustynię. Zebrane przez astronautów w 1972 roku z Ziemi ucieka wodór. Cząsteczka wody zbudowana jest z atomu tlenu i dwóch atomów wodoru. Ucieczka wodoru w przestrzeń kosmiczną to zmniejszanie się oceanów. Tak powolne, że dziś nie ma to znaczenia, ale za 1 200 000 000 lat, gdy temperatura osiągnie 38 stopni, proces ten będzie następował z ogromną szybkością. Szybsze parowanie nasyca powietrze wodą. Gdy ta woda dociera do górnych warstw atmosfery, promieniowanie ultrafioletowe rozbija ją na dwa składniki – tlen i wodór. Wodór jest tak lekki, że bezpowrotnie ulatuje w przestrzeń. Stopniowe parowanie oceanów będzie mieć jeszcze inny budzący grozę efekt. Niebo zacznie odcinać słoneczne światło. Z kosmosu powierzchnia Ziemi stanie się niewidoczna. Dziś Ziemię można obserwować nawet z Księżyca, ale za 1 000 000 lat, gdy oceany będą parować, Ziemia będzie wyglądała z góry zupełnie inaczej. Im większa będzie utrata wodoru, tym większa koncentracja tlenu, a ciągłe parowanie będzie tylko zagęszczać atmosferę, której wilgotność dojdzie do 100%. Chmury burzowe będą unosić się wyżej. Na wysokości niemal 100 km w gorącym i wilgotnym powietrzu będą rodzić się superburze. Tak potężne i gwałtowne, jakich na Ziemi jeszcze nie było. Ogromne ilości wody unoszące się z powierzchni spowodują tworzenie się lodu w górnej warstwie atmosfery. Nastąpią silne burze gradowe, ale z powodu bardzo wysokiej temperatury żadna kulka lodu nie spadnie na Ziemię. Atmosfera będzie bardzo gęsta. Być może nie da się dostrzec powierzchni naszej planety. Gdyby można było widzieć w nadfiolecie, zobaczyłoby się duże ilości wodoru uciekające w przestrzeń. Dla obserwatora z zewnątrz byłoby jasne, że na Ziemi dzieje się coś niedobrego. To cykl śmierci. Im jest cieplej, tym szybciej parują oceany i formują się coraz groźniejsze burze. To właśnie naukowcy określają mianem efektu cieplarnianego. Kesting odkrył, że cały proces parowania oceanów może zająć nie więcej niż 200 milionów lat. Bez wody życie nie może istnieć. By dowiedzieć się, kiedy zabraknie wody, trzeba było się przyjrzeć planecie podobnej do Ziemi, która już wcześniej utraciła ten cenny dla nas składnik, czerwonym olbrzymem. 256 razy większym niż dziś. Wypełnia sobą niebo. Najpierw zobaczylibyśmy, jak Słońce rośnie. Będzie coraz bardziej czerwone i coraz jaśniejsze. Ma ono dla nas mniej więcej wielkość Księżyca. Tak jest dziś. Ale wówczas będzie rosnąć i dominować na niebie, aż w końcu stanie się czerwonym olbrzymem i wypełni połowę nieba. Wraz ze spalaniem resztek paliwa Słońce nieustannie się powiększa. Ma teraz ponad 320 milionów kilometrów średnicy i pochłania wszystko na swojej drodze. Czy pochłonie też Ziemię? Pierwsze wyliczenia doktora Smitha wskazywały, że wraz ze wzrostem Słońca spadnie jego siła przyciągania. Ziemia już nie będzie planetą na uwięzi i podryfuje w przestrzeń.
oddalając się od śmiertelnego zagrożenia. Czy ma szansę przetrwać? Fajnie było czuć, że uratowaliśmy Ziemię. Nawet napisano o tym w kilku gazetach. Jednak jeden z kolegów Smitha dokonał kolejnych obliczeń na temat czerwonego olbrzyma. Wyniki były diametralnie inne. Gdy jeszcze raz przyjrzeliśmy się wynikom, zdaliśmy sobie sprawę, że pominęliśmy pewien efekt, którego pominąć nie wolno. I jest on związany z pływami. Naukowcy nie wzięli pod uwagę efektów pływowych i związanych z nimi oddziaływań Ziemi na Słońce. Grawitacja Ziemi wytworzy przypominające fale wybrzuszenie na powierzchni Słońca. Na podobnej zasadzie siła przyciągania Księżyca wywołuje przypływy na Ziemi. Z kolei to wybrzuszenie okaże się pułapką. Zacznie Ziemię przyciągać w stronę Słońca. Wykorzystując nowe dane, Smith zweryfikował poprzednie obliczenia. Nie wiedzieliśmy, jak nowe dane wpłyną na całokształt, ale mieliśmy nadzieję, że mimo efektu pływowego Ziemi uda się uciec. Niestety rzeczywistość okazała się inna. Efekt pływowy przywiąże Ziemię do Słońca. Gdy w kolejnych badaniach uwzględniliśmy efekt pływowy, okazało się, że Ziemi nie uda się jednak przetrwać. Dlatego nasz raport zatytułowaliśmy Koniec świata. Na powierzchni Ziemi panuje temperatura 1370 stopni. W Akademii Nauk profesor Lynn Rothschild bada historię poprzednich wymierań w poszukiwaniu stworzeń, które mogą przetrwać w temperaturach dwa razy wyższych niż obecnie. Ten amonit należał do grupy bezkręgowców mających ogromne zdolności przetrwania. Były niezwykle sprawnymi drapieżnikami. Wymarły pod koniec kredy. To nie ich wina. Radziły sobie doskonale, ale jednak wymarły. Wraz z powiększaniem się Słońca temperatura rośnie. Przetrwanie coraz bardziej zależy od szczęścia i zdolności adaptacyjnych. Bez tego nie uda się przeżyć. Tylko najlepiej przystosowani dadzą sobie radę, ale warunki są coraz trudniejsze i życie na lądzie zmierza do nieuchronnego końca. Na pierwszy ogień idą rośliny. Specjalista od atmosfery, profesor James Casting, należy do nielicznego grona tych, którzy wiedzą, co czeka rośliny za miliard lat. Odkrył, że gwałtowny spadek stężenia dwutlenku węgla uśmierci większość z nich. Zawartość dwutlenku węgla spadnie o połowę. A wraz z nim zniknie 95% roślin. Wskutek zachodzących procesów geologicznych, wchłaniany z powietrza dwutlenek węgla magazynowany jest w osadach na dnie oceanów. Podobnie jak w innych procesach chemicznych, wzrost temperatury będzie tę reakcję przyspieszał, aż do stanu, gdy w wyniku panującego gorąca za miliard lat cały dwutlenek węgla zniknie z atmosfery. Bez niego rośliny skazane są na wymarcie. Ostatnie połacie zieleni zmienią się w brązową, jałową ziemię. Ląd w całości pokryje pustynia. Ciężko wyobrazić sobie przyszłość bez roślin. Najlepiej wybrać się na pustynię. Jest to na swój sposób niezwykle urzekający krajobraz, ale zupełnie jałowy i nieprzyjazny. Bez roślin rozpada się cały łańcuch pokarmowy. Roślinożercy zaczynają głodować, a za nimi żerujące na nich drapieżniki. Nawet najlepiej przystosowanym szczęście przestało dopisywać. Na całej planecie pozostało już tylko jedno miejsce, gdzie jest jeszcze życie. To ocean. Ale umierające słońce puchnie coraz bardziej. Temperatury rosną i wody oceanów zaczynają parować. Im bardziej spada poziom wód, tym bardziej wzrasta ich zasolenie. By dowiedzieć się,